Mogliście chyba lepiej sobie otworzyć tego meczu. Takie było pewnie założenie, bo trener mówił o tym na konferencji, żeby szybko strzelić bramkę i ułożyć sobie ten mecz. Tak wyszło. No tak, no wiadomo, że to są derby. Olimpia z liderem, mieli nad nami 11 punktów przewagi. Wyszliśmy na ten mecz jak walkę o życie, bo teraz każdy mecz praktycznie jest dla nas jak walka o życie. Wyszliśmy zdeterminowani, chcieliśmy strzelić bramkę rzutowanego, udało się, trochę to ułożyło mecz. Mieliśmy też jeszcze swoje sytuacje w pierwszej połowie, żeby troszeczkę szczęścia dopisało, wtedy byśmy strzelili. No ale wiadomo, Olimpia nie traci punktów, wygrać z nimi, chyba nie wiem, która to jest ich porażka, ale chyba nieliczna, także... Przełamaliście ich serię po 9 meczach z rzędu bez porażki. Aha, no to cieszy na pewno, ale my nie oglądamy się na rywali, patrzymy na siebie. Naszym celem jest, jak sobie założyliśmy, wygrać wszystkie mecze do końca. Mamy taki cel i wierzę głęboko w to, że zrealizujemy i to będziemy ten upewniony awans. Powiedz o drugiej bramce. Duża zasługa chyba Kuby Wójcickiego. Na pewno tak, przedarł się, wyłożył mi praktycznie, nie pozostało mi nic innego jak tylko uderzyć. Udało się po krótkim słupku, strzeliłem tą bramkę. No, troszeczkę to uspokoiło, bo wiadomo, że w zamieszaniu mogliśmy stracić bramkę 1-1 i wtedy inny mecz. Co? 2-0 już troszeczkę. Co pokazało, że tak mogło być. Dokładnie, chociaż ta bramka też taka troszeczkę, no nieskoncentrowani chyba byliśmy, taka akcja ich ostatnia, gdzie się rzucili. No. Na szczęście dowieźliśmy wynik do końca, 3 punkty, koncentrujemy się na niebie. Niestety pauzuję za kartkę, którą jestem przekonany, że niezasłużenie dostałem. Zresztą nie pierwszą w tym sezonie.